Niedawno złamałem stopę i teraz jest fioletowa. Lekarz powiedział, żebym nie przyjeżdżał, bo mam trzymać nogę wysoko i okładać ją lodem. Ale ja jak zwykle robię swoje. Już się bawisz? Pewnie. Cieszę się, że tu jestem. Jestem bimbrownik Josh z Karoliny Północnej. Już leci? Bimber fascynuje mnie od zawsze. To moja natura, mam to w DNA. Mój stryj, Amos Owens, był jednym z najsłynniejszych bimbrowników Karoliny Północnej. To dodatkowa presja, bo muszę dbać o rodzinną reputację. Co wymyśliłeś? Przywiozłem z domu wodę źródlaną, bo jest z niej dobry bimber. To ma być rodzinny przepis. Mam kukurydzę białą i żółtą, słód kukurydziany. Ma jakąś nazwę? Nie, to tylko rodzinny przepis, do którego dołożyłem inne zboża. Wykopałem trochę sasafrasu, z którego robi się piwo korzenne, więc to bimber korzenny. Przyjechałem wygrać. Danielu, nad czym pracujesz? Sporo masz tych wiader. To kukurydza, słód jęczmienny i żytni. Zalałem je odrobiną zimnej wody, bo zauważyłem, że od gorącej zbija się w kule. To receptura z Tennessee, którą dostałem w spadku. Jestem Daniel Maynor z Sevierville w Tennessee. Jako dzieciak bardzo interesowałem się bimbrem i destylacją. To wiele dla mnie znaczy, że mogłem pędzić według tego samego przepisu, co pradziadek kolegi. Nazywał się Greer Sutton. A to przepis jego taty. Uwielbiam trzymać tę sztukę i tradycję przy życiu, bo to sztuka i tradycja. Dziś robię tradycyjny alkohol z czterech ziaren. Dawniej używano ospy, czyli paszy z otrębów, a ja zastąpiłem ją otrębami z rodzynkami. Rodzynki służą za pożywkę dla drożdży, dzięki czemu jest więcej alkoholu. Mam nadzieję, że wyjdzie mi równie dobrze jak do tej pory. Powodzenia. To zaszczyt.